Co do początków modelarstwa, no to wiadomo, trzeba jakieś narzędzia sobie ogarnąć. Temat jest bardzo obszerny, bo narzędzi jest cała masa i można się pogubić, można niepotrzebnie kasę wtopić, ale tak na sam początek to tak naprawdę wystarczy w zupełności zwykły taki nóż do tapet. Ja mam taki metalowy, bo on mi na lata już posłuży, to jest takie porządne japońskie firmy Olfa. On się nie powygina tu na końcu i tak dalej, więc to ostrze będzie równo, prosto prowadzone, nie będzie się przesuwało, więc na pewno będzie wygodniej tym operować. No ale to nie musi być taki super, że tak powiem, nóż, może być taki zwykły z Castoramy czy skądś tam. I to będzie mieć taki właśnie wąski, ten nie wiem, około centymetra ma wysokość ostrza. Kolejna ważna rzecz to są pędzelki, no bo model można też pomalować, jak się go sklei. To są pędzelki. I pędzle warto, aby miały włosie miękkie, tak? Przez co można uniknąć smug po pędzlu, jak się maluje na powierzchni modelu. Tutaj pędzel jest płaski, z tego względu, że płaskim pędzlem łatwiej się maluje powierzchnię, no, większe powierzchnie, tak? Pancerz czołgu, czy tam poszycie samolotu. Im większy pędzel, tym mniej ruchów zrobimy. Im mniej ruchów, tym mniej smugu będzie, tak? Tutaj jest akurat pędzel o szerokości tam około centymetra, więc warto mieć taki szerokości centymetra. Ja mam jeszcze jakiś chyba tam dwucentymetrowy nawet. No i takie z pół centymetra na jakieś bardziej wąskie odcinki. I to jest taki model do malowania większych powierzchni, tak? Model pędzel. Z kolei ten pędzelek to jest pędzelek okrągły. On ma rozmiar jedynkę, tutaj jest napisane jeden. I po tych oznaczeniach można poznać rozmiar pędzla, tak? Tak, w tych płaskich, to już tam powiedzmy na oko widać, że on jest duży, to w tych małych jest troszkę gorzej. Ta jedynka w zupełności wystarcza na malowanie detali, takich nie wiem, jak łopaty na przykład, trzonki od łopat, jakieś tam narzędzia na pancerzu, jakieś tam drobne elementy, które mają inny kolor niż kolor kamuflażu, więc warto mieć taki pędzel jedynka. Więc tak naprawdę, no nie trzeba mieć dużo tych pędzli, dwa, może trzy pędzle na początek wystarczą. Kolejna rzecz, która jest u modelarzy też dość istotna, u mnie, w sumie też sporo z tego korzystam, chociaż też nie zawsze, jest pęseta. Pęsetę warto kupić już, może na początek może nie inwestuj, tak, ale jeśli powiedzmy jeszcze kupić pęsetę, to lepiej wydać bardzo tych więcej i taką, która się nie będzie na końcu rozjeżdżała, żeby ten chwyt miała dobry, tak, ten na dzióbku. Warto jednak o tym pomyśleć, bo taka pęseta, nie wiem, z Castoramy może niekoniecznie zdawać egzamin. I ważne, żeby ta pęseta też tutaj się łączyła ze sobą. Tak? Bo jak ja mam też taką pęsetę właśnie z Castoramy, która działa w ten sposób, że tutaj ma taką przerwę, no to nie chwyta tak dobrze i te części potrafią wystrzelić. A to jest jakaś tam lepsza pęseta i właśnie warto, żeby ona tutaj się zgrywała na końcu. I polecam pęsety zakrzywione. Zdecydowanie lepiej się nimi pracuje, bo łatwiej jest tak wpiąć część, niż bawić się pionowo, tak? Tak jest większy komfort, bo wtedy łokieć odpoczywa, jest bardziej naturalna pozycja ręki, że tak powiem, i jest dużo wygodniej. Z prostych pęset chyba w ogóle nie korzystam. Kupiłem sobie z dwie albo trzy proste i leżą sobie i się kurzą. Kolejny temat to są kleje. No, są modele bezklejowe, jak ktoś chce sobie skleić, złożyć model, a no nie chce wydać na klej, bo taki klej tam kosztuje, nie wiem, ile on kosztuje, z 15 zł, no ale starczy na wiele modeli. Bardzo polecanym klejem jest klej Tamiya. On jest taki bardzo płynny, jak woda. On wchodzi w reakcję z plastikiem praktycznie od razu i go roztapia. Przez co trzeba uważać, żeby za dużo go nie dać, bo można sobie po prostu uszkodzić model, jeszcze paluchami dotkniesz, masz po tej linie papilarne, dodatkowa robota. Ale ten klej jest bardzo dobry, bardzo wydajny, bardzo mało się go używa i starcza na wiele, wiele modeli. Kolejny klej dość popularny, jak chodzisz do marketów, to jest Revel, klej firmy Revel, popularna firma niemiecka. W każdym markecie ten klej można kupić, tak jak Tamiya kupisz w sklepie modelarskim, a ten prawdopodobnie może być, może nie w każdym, tak, ale w jakichś Carrefourach czy jakichś tam innych, nie wiem, oszołomach mogą się pojawić takie kleje. Jak nie w zestawie z modelem, to może nawet i osobno. On jeszcze jest taki bardziej gęsty. On tutaj jeszcze ma igłę, tak, która lubi się zapychać, ale temat o tykanie igły to jest na inny moment. Ale ten klej polecam do dużych powierzchni, typu skrzydła samolotów, żeby złączyć dwie połówki, tak, dużo wygodniej się tym klei niż tym. Bo ten szybko odparowuje bardzo, a ten jest gęsty, więc on dłużej zostaje, no nie? No ale temat klejenia to jest też na inną pogadankę. No i klej cyjanoakrylowy, czyli po prostu zwykły superglue. Też nie kupuj kleju
nie wiem, taniego, najtańszego jaki jest. Bo prawda jest taka, że kupisz 10 tanich klei i one gówno ci skleją. Kupisz jeden porządny i taki starcza na bardzo długo, bo on odrobinę go się używa i starcza na długo. Kiedyś się naciąłem i kupiłem w jakimś sklepie za 5 zł, tam nie wiem, 6 albo 7 tubek, żaden z tych klei po prostu. Po prostu nie złapał, nie wiem, felerny był. Kup jeden porządny i starczy na długo. I to chyba wszystko, jeśli chodzi o narzędzia. I to myślę, że jest taka podstawa, co warto mieć. Nie musi mieć tych wszystkich klei, tak? Ten albo ten w zupełności wystarczy jeden. Superglue to raczej każdy ma w domu, jeśli to zawsze do czegoś przyda, no nie? I tymi klejami nie klei się elementów już pomalowanych, bo one rozpuszczają farbę. Jak coś tobie się odłamie, albo musisz coś później dokleić, już pomalowane, to używasz superglue. Bo superglue nie wchodzi w reakcję z farbą, o przynajmniej nie powinien. On po prostu łączy, on po prostu robi jakby trzecią spoinę, tak? Po prostu robi taką osobną spoinę między dwoma kawałkami plastiku. On nie roztapia plastiku, a te roztapiają plastik, więc i przy okazji też farbę. Także jak trzeba coś dokleić, to super glue. No, czyli temat narzędzi powiedzmy już chyba mamy ogarnięty. Ewentualnie z czasem, jak tobie się już powiedzmy co spodoba i tak dalej, będziesz chciał kasę zainwestować, no to warto też sobie kupić cążki. To są najtańsze, jakie kupiłem, jakie znalazłem, tylko za 5 euro je kupiłem. Działają, tak? No nie ma co nie działać. Moja córka ma troszkę lepsze, bo ona ma z Games Workshopu. One kosztowały chyba już tam ze 120 zł albo 140, to nie? To są takie dużo porządniejsze. Nie wiem, czy są najlepsze, jakie są, ale na pewno są dużo lepsze, ale te są spoko, no nie? Ale myślę, że w zupełności na początek nie ma co inwestować. Ja już od kilku lat sklejam tymi najtańszymi no-name'ami i mi w zupełności wystarczają do moich potrzeb. Ale to nie jest must, no nie? To bez cążków też sobie można poradzić. Ale warto pamiętać, żeby części nie wyłamywać z ramek, tylko właśnie jak masz cążkę, to cążkami wycinać, a jak masz nożyk, to w jakiś tam sposób nożykiem. Jak będzie potrzeba, to po prostu wytłumaczę, jak to robić. No i jeszcze jedna taka rzecz, którą też warto zainwestować nie od razu, ale po czasie, jak się spodoba modelarstwo, to jest taka mata, jaką tutaj mam. I to nie jest taka mata, że jest taki bajer, bo są jakieś tam miarki i tak dalej. Bo są miarki i to jest bajer, ona jest dwustronna. Jej cechą jest to, że ona jest samowulkanizująca się, tak? W momencie jak ją natnę, akurat ja sobie nie chcę niszczyć, bo ja używam do streamów, ale tą taką zdewastowaną trochę, ona już trochę już tu przeżyła, ona po prostu jak się ją tam po niej jeździ, to ona to po czasie tam się po prostu samo się po prostu leczy i spokojnie wielokrotnie można sobie miejsce po prostu nacinać, jak wycinasz jakiś element i z tomatą się nic takiego nie dzieje. Bo jak na zwykłej desce powiedzmy będziesz kroił, to deska wiadomo będzie się wykruszała później, taka drewniana deska, czy tam listewka, czy cokolwiek. Taka mata jest spoko, no nie? Ale to nie jest nic co trzeba mieć. No i temat też bardzo istotny, czyli farby. Do malowania pędzlem farby, jakie są polecane, to na pewno jest firma Vallejo. Seria Model R to jest seria do aerografów. To są farby takie bardziej rozrzedzone, są bardziej wodniste. Jest też seria Model Color. Z tego co wiem, to są dokładnie te same farby, tylko że są gęste. To są takie, no nie są wodniste w każdym razie, no nie, są takie bardziej gęste. To jest farba mojej córki albo syna, że pamiętam, sobie kupili. No i ten. Więc ogólnie teoretycznie ta farba jest prosto z butelki można malować, chociaż ja i tak zawsze rozcieńczam. A tą trzeba na pewno rozcieńczać, bo po prostu zaleje tobie cały model, jak będziesz malował pędzlem, więc to na pewno trzeba bardzo mocno rozcieńczać, no nie? Te są bardziej teoretycznie na dłużej wystarczają, bo masz gęstszą farbę i ta farba powiedzmy jest teoretycznie ma, możemy się nie wiem, 4-5 razy większą wydajność niż taka farba, no nie? Za taką samą chyba cenę nawet, więc no, trzeba sobie pokalkulować. Kolejne farby, jakie są bardzo popularne i bardzo dobre, to są farby Tamiya. Pokazuję to tylko dlatego, żebyś takich farb właśnie nie kupował, bo te farby pod pędzel się nie nadają. Są artyści Asi, którzy potrafią takimi farbami pomalować, ale to jest naprawdę wyczyn, żeby jakąś większą powierzchnię pomalować temu. Ja nawet się o to nie brałem, no ale z tego co widzę, to wszyscy, nawet tacy bardzo, tak powiem, zasłużeni, jeśli chodzi o opinię modelarze, odradzają Tamiya, zwłaszcza początkującym modelarzom, jeśli chodzi o pędzel, tak? To więc tak są Tamiya, to po prostu tego nie bierzesz. Vallejo jak najbardziej. A, i farby Tamiya, one są śmierdzące bardzo, tak? Więc czuć
czuć bardzo no, ich zapach. Do nich trzeba już używać specjalnego rozcieńczalnika, który też jest bardzo intensywny w zapachu, więc na pewno może niektórym domownikom przeszkadzać. Te farby są faktycznie bezwonne. Znaczy, jak malujesz aerografem, czy tam zbliżysz się, pomachasz, to jakiś tam zapach wydają, tak? No ale faktycznie one są dla dzieci, kurde, to na pewno są bardzo bezpieczne, są bezwonne, łatwo się je wodą zmywa z ręki, ale też są podatne na uszkodzenia mechaniczne, więc jakiś model będzie pomalowany, nie będzie lakierem zabezpieczony, to jest ryzyko, że tą farbę można zedrzeć z modelu. To jest też temat farb, jest bardzo, bardzo obszerny, nie będę się to zgadywał. Ale tak, plus tych farb jest taki, że nie śmierdzą i można je wodą rozcieńczać. Nie jest to jakieś super wskazane, są też rozcieńczalniki dedykowane do tego typu farb, ale woda tak naprawdę w zupełności na początek wystarczy, no nie? Więc spokojnie można wodą bawić się i tak samo pętle można wodą z mydłem można umyć, a te trzeba już myć specjalnym cleanerem albo jak nitro myje, no nie? Więc nitro jeszcze dodatkowo smród daje, no nie? Także to jest chyba taki totalny początek. A, i tutaj jeszcze właśnie Farb, to jest też taka polska firma. Ja to nie robię żadnej reklamy, bo ja nawet tych ludzi nie znam i nigdy tych farb nawet nie używałem, no nie? Ale wiem, że są polecane farby firmy Hataka. Nazwa taka trochę japońska, ale to jest polska firma. I ona ma kilka serii. Ma serię niebieską, czerwoną i pomarańczową. Każda z tych serii ma inne właściwości, inne zastosowanie. Ale z tego, co udało mi się ustalić, z tego, co wiem, to seria niebieska jest do malowania pędzlem. I ona się cechuje tym, że tutaj użyję takiej techniki. Niebieska po prostu ma niebieską zawieszkę, tak? I niebieskie tutaj tło pod napisem, tak? To wiadomo, że są farby do pędzla. I ty chyba nawet, nie wiem, czy ta ikonka o tym też, też tego nie sugeruje. Jak się rozcieńcza, nie wiem, czy tam też, chyba też można wodą, ale to trzeba po prostu doczytać, bo nie interesowałem się tymi farbami jeszcze. Możliwe, że też woda w zupełności wystarczy. Te farby też chyba nie śmierdzą za bardzo, podejrzewam, bo są często też polecane właśnie też młodym modelarzom. No i co jest też w takich farbach spoko, Hataka, chociaż Vallejo też ma takie coś. Mają serie dedykowane do konkretnego przeznaczenia. Na przykład niemieckie pojazdy w okresie tam, nie wiem, 38 czy tam 39, rok 41, 42, tak? Czyli tam jakieś szarości i tak dalej. Są farby dedykowane do pojazdów tylko rosyjskich, do rosyjskich samolotów, do polskich tam współczesnych wozów, nie wiem, typu Leopardy czy tam Rosomaki i tak dalej. Więc jak ktoś nie za bardzo wie, jaki kolor wybrać, to może sugerować się tym, co jest w takim zestawie i przy okazji masz od razu już wszystkie farby, które potrzebujesz do pomalowania jakiegoś tam modelu. No i też warto wziąć pod uwagę to, żeby też kasy nie utopić na początku. Skupić się na jakimś jednym rodzaju modeli. Na przykład, nie wiem, podobają tobie się ruskie pojazdy, no to kupujesz farbę do rosyjskich pojazdów i walisz tylko te ruskie na przykład, tak? No, wtedy kupujesz tylko jedną farbę bazową, ewentualnie tam jeszcze jakąś czarną, brązową, no i tam srebrną, tak? A ze srebrnej i czarnej można zrobić gunmetal, czyli taki kolor, taka, no tak jak ma łopata na przykład. Może mieć łopata albo tam siekiera na przykład, o. Także warto pomyśleć sobie, z dzieciakami się dogadać, jakie chcecie modele robić, czy rosyjskie, czy niemieckie, czy amerykańskie, no nie? Rosyjskie, amerykańskie są sobie łatwiejsze, jeśli chodzi o kolory, bo tam najczęściej występuje jeden kolor. Niemieckich tamto bardziej ewoluowało na przestrzeni tych kilku lat wojny. To jest taki bardziej skomplikowany temat. No ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeście malowali po prostu po swojemu, no nie? No ale no, warto pomyśleć, żeby bez zbędnego inwestowania, żeby na początku, nie wiem, jedna na przykład taki zestaw farb wystarczy, tak jak tutaj tej Hataka na przykład. Akurat ten nie jest do pojazdów, tylko farby takie ogólne, no ale są jakieś tam dedykowane do konkretnych pojazdów. No i właśnie wtedy się skupić na jakiejś konkretnej linii wozów, no nie? I wtedy kupujesz sobie cały zestaw farb, albo powiedzmy, pojazdy na przykład niemieckie, to kupujesz sobie, nie wiem, tam cztery farby, nie wiem, czarny, właśnie jakiś tam szary. Można kupić też biały, żeby ten szary troszkę rozjaśnić, żeby nie był taki ciemny. No, srebrny można też kupić właśnie, żeby jakieś tam łopatki i tak dalej, no nie. No, to cztery farby, powiedzmy, mogą wystarczyć, żeby pomalować taki jeden pojazd, na przykład jeden, takich farb starczy na masę, na wiele pojazdów, no ale chodzi o pomalowanie jednego tam, powiedzmy, typu pojazdów.